Ustawa metropolitalna jest po to, żeby rozwiązywać problemy mieszkańców. Głównie takim problemem, który widzimy w skali całej metropolii, który nie jest dobrze rozwiązany, jest komunikacja zbiorowa, publiczny transport zbiorowy, który nie działa najlepiej. Zdarza się czasami, że gdzieś tam jakieś autobusy przestają jeździć albo przestają się otwierać drzwi na przystankach, bo się gmina któraś podwarszawska nie dogadała z Warszawą. Co roku jakieś negocjacje cen, jeśli chodzi o dopłaty gmin podwarszawskich do komunikacji, nie potrafią te gminy z Warszawą sobie z tym poradzić. To nie jest wina jakichś konkretnych osób, bo zawsze mogą być różne układy i różnie może być spór, po prostu jest wina systemowa. Ten problem należy rozwiązać na poziomie metropolitalnym i zakładamy, że metropolia sobie z tym poradzi. Lepsza komunikacja publiczna to łatwiejszy dojazd do Warszawy z miejscowości podwarszawskich, ale to również bardzo duży plus dla Warszawy, bo mniej samochodów w centrum miasta, mniej miejsc parkingowych zajętych, czyli więcej wolnych, mniej smogu, czyli mniej dymu z samochodów. Oprócz tego chcemy, żeby metropolia przejęła wszystkie zadania powiatów, czyli de facto zlikwidujemy te powiaty podwarszawskie, stworzą się one jednym powiatem razem z Warszawą. Powiaty podwarszawskie to jest około ponad 200 radnych. Zamiast tych rad będzie jedna rada metropolii 50-osobowa. Będzie to ograniczenie administracji, ograniczenie w naszym przekonaniu zbędnych stołków. Wielu samorządowców sprzeciwia się ustawie metropolitalnej właśnie ze względu na to ograniczenie, że chcemy ograniczyć administrację. Co z podatkami? Wiemy, że taka jest obawa, bo ona wynika ze straszenia. Na przykład prezydent Legionowa w kampanii referendalnej, bo zrobił referendum, straszył wszystkich, że oto podatki wzrosną. Nie ma realnych przesłanek, żeby sądzić, że podatki wzrosną. Oczywiście wysokość podatków jest ustalana przez włodarzy gminy, czyli przez rady gmin, rady miast. I to te rady będą podejmowały cały czas, tak jak do tej pory, uchwały w sprawie wysokości podatków. Każda gmina podwarszawska będzie sama dalej decydowała o wysokości podatków i te podatki nie będą ustalane centralnie na poziomie metropolii. Czy nauczyciele będą dalej dostawali swój dodatek? Status gmin się nie zmieni. Jeżeli jest gmina wiejska, to będzie miała cały czas statut gminy wiejskiej i to ze wszystkimi tego konsekwencjami, zarówno z dodatkami dla nauczycieli, którzy będą cały czas tak samo, jak i ze wszystkimi innymi konsekwencjami. Nie wiem, inne koszty uzyskania przychodu mają mieszkańcy właśnie, którzy dojeżdżają spoza Warszawy do Warszawy, czyli korzystniejsze jest to dla mieszkańców, jeśli mieszkają poza Warszawą i dalej tak będzie, bo Warszawa pozostanie dalej w swoich granicach gminą Warszawa. A miejscowości podwarszawskie będą dalej osobnymi miastami, gminami podwarszawskimi. Będzie to scalenie tylko na poziomie powiatowym, można tak powiedzieć. A te wszystkie sprawy urzędowe, komunikacja, załatwianie prawo jazdy. Te sprawy, które załatwia się w gminie, dalej się będzie załatwiało w gminie. I tutaj się zupełnie nic nie zmienia, bo my w tą gminę w ogóle nie wchodzimy, nie zabieramy kompetencji, nie zmniejszamy tych kompetencji. Nie, dowód osobisty cały czas w gminie, czy te podatki. Natomiast te sprawy, które załatwia się normalnie w starostwie, czyli prawa jazdy, dowody rejestracyjne, decyzje budowlane. To wszystko będzie załatwiane w metropolii. Tymi kompetencjami będzie zwiadywała metropolia. W początkowym okresie chcemy, żeby wszystkie, i tak zostało to zapisane, wszystkie urzędy dotychczasowe starostwa staną się filiami metropolii, czyli de facto mieszkańcy w tych samych miejscach będą mogli załatwiać swoje dowody rejestracyjne czy decyzje budowlane. Dodatkowo no, ten urząd będzie wspólny na obszarze całej metropolii, czyli mieszkaniec Nadarzyna będzie mógł załatwić decyzję budowlaną zarówno w Pruszkowie, jak i w Warszawie, czy w Grodzisku. W każdym miejscu, gdzie będzie filia metropolii, a mówię, tam będą te filie metropolii, gdzie teraz są starostwa, w każdym tym miejscu będzie można załatwić decyzję budowlaną, więc ta dostępność tych usług będzie jeszcze większa niż do tej pory.
mieszkańcy nie będą mogli korzystać właśnie z takich projektów edukacyjnych, doposażenie w rozwojek oświatowych. Nie za bardzo wiem, z jakiego powodu mieliby nie móc korzystać. Te szkoły, które są prowadzone przez gminę, będą dalej prowadzone przez gminę i gmina, tak jak w tym momencie realizuje różne projekty, tak będzie mogła je dalej realizować bez żadnych przeszkód. Natomiast szkoły średnie, czyli licea, staną się, teraz licea są zazwyczaj nadzorowane przez powiaty, one staną się, będą nadzorowane przez metropolię, cała oświata. I myślę, że to może być tylko z dobrym skutkiem i z poprawą jakości może się wiązać taka zmiana. To co, same zalety, czy są jeszcze jakieś, czy jakieś wady? W moim przekonaniu dla tych gmin podwarszawskich, które wejdą do metropolii, są praktycznie same zalety. Te gminy, które ewentualnie nie wejdą do metropolii, będą dołączone do innych powiatów, może się okazać, że będą miały trochę dalej do siedziby powiatu niż miały. Ale te gminy znowu zyskają środki na rozwój, które pozyskujemy z Unii Europejskiej, są udzielane tylko tym obszarom, regionom w Unii Europejskiej, które nie przekraczają jakichś tam statystyk bogactwa. I nasze Mazowsze w całości brane w kolejnych okresach programowania nie uzyskiwałoby dalej środków unijnych, wobec czego wydzielono Warszawę i powiaty podwarszawskie na poziomie statystycznym NUTS-2 z reszty Mazowsza, tak żeby ta bogatsza część Mazowsza nie zawyżała średniej i żeby reszta Mazowsza mogła pozyskiwać środki unijne. I te gminy, które nie wejdą do metropolii, dołączą w tej statystyce unijnej do tej biedniejszej części Mazowsza, a więc będą mogły dalej pozyskiwać środki unijne w kolejnych okresach programowania. I to myślę, że też jest bardzo korzystne dla tych gmin. Ale już wiadomo, 32, 15, 16, ile w końcu tych gmin wejdzie? Nie wiadomo. Jesteśmy w tej chwili na etapie konsultacji i słuchamy tego, co mówią mieszkańcy. Słuchamy wszystkich obaw, wszystkich plusów i minusów, które mieszkańcy widzą w utworzeniu metropolii. Słuchamy też tego, co oczekują. Jedni mieszkańcy chcą, żeby ich gmina dołączyła, mimo że jej nie było w pierwotnym wykazie i chcą, żeby ich gminy jeszcze dołączyły do metropolii. Niektórzy mówią, że woleliby, żeby ich gminy nie dołączyły do metropolii. To wszystko jeszcze jest możliwe, wszystko może się zmienić, dlatego że tak jak zapowiedzieliśmy, po tych konsultacjach przeanalizujemy wszystkie ankiety, wszystkie dane, które do nas spłyną, wszystkie uwagi i wnioski mieszkańców, organizacji pozarządowych, bo takie też mogą brać udział i biorą udział w konsultacjach i przygotujemy albo poprawimy dosyć mocno ten projekt, który jest, albo przygotujemy zupełnie nowy projekt ustawy metropolitalnej dla Warszawy i myślę, że większość tych wniosków, które mieszkańcy zgłaszają, będzie tam uwzględniona. Więc może się okazać, że będzie więcej gmin, a może się okazać, że będzie mniej. Zobaczymy, jak mieszkańcy się wypowiedzą w tej sprawie. A co mówią mieszkańcy na Darzyna? Gminy na Darzyn? Powiem szczerze, że tutaj jak rozmawialiśmy podczas konsultacji z przechodniami, to pozytywnie się wypowiadają. Były takie miejscowości po drodze, w których cały czas były same głosy negatywne prawie, że tutaj raczej pozytywnie. Te osoby, które z nami podchodziły, rozmawiały, pozytywnie wypowiadały się o metropolii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.